Cześć dziewczyno, przychodzę dzisiaj z tematem bardzo gorącym dla mnie na ten moment, oczywiście, a mianowicie opowiem Ci prawdziwą historię pewnej początkującej podcasterki. Ale na początek przypomnę Ci tylko, że na www. .alicjasiarkiewicz.pl Jest formularz zapisu na newsletter i tam cię odsyłam. Bo po pierwsze są to podcastowo-twórcze wiadomości, ale przede wszystkim masz tam możliwość nabycia moich e-booków, kursów i dostępów do Masterclass, podcast Masterclass w przedsprzedaży, czyli taniej. Tych produktów jest teraz niewiele, ale do 2026 roku będzie ich wiele i warto jest mieć możliwość skorzystania w przedbiegach i ze zniżką, bo wiele z tych ym, produktów będzie w edycji limitowanej. Link znajdziesz w opisie. Ale przechodzimy do odcinka. A było to tak. Pierwsze ziarenko podcastowego pomysłu zasiałam już dwa lata temu. Ono się rozwijało, rozwijało, aż w końcu samo przyszło do mnie z bukietem pięknych kwiatów w postaci Alicja, to ja może jednak powinnam zrobić ten podcast, co? Hmm. A ja tak zamiast mówić, A nie mówiłam ci tego dwa lata temu, powiedziałam i zareagowałam: Super! No to kiedy się spotykamy? Masz czas jutro? No i tak od spotkania do spotkania. W końcu pierwszy odcinek pokazał się na Spotify. Było bardzo dużo emocji, bardzo dużo niepewności, bardzo dużo nerwów. To oczywiście nie z mojej strony, tylko ze strony tej podcasterki. No ale przejdę do rzeczy, bo to taka nuda ta historia moja. <laughs> Więc na przykładzie mojej joginki Ulriki opowiem Ci o trzech rozterkach początkującej podcasterki, które w sumie może mieć każdy na każdym etapie tworzenia, bo one wracają do nas falami. I to takie jest właśnie życie, że raz jest pod górkę, raz jest na górce, raz mamy super ekstra fajne emocje, a raz mamy emocje takie i, i wrażenia i odczucia takie, ale jest to dupy. No. Punkt pierwszy. Uwaga. Nie zrobisz wszystkiego naraz i nie zrobisz wszystkiego, Idealnie. Powtarzam, nie zrobisz wszystkiego naraz i nie zrobisz wszystkiego idealnie. Punkt. No i już daję Ci przykład. Moja Ulrika ma, jest kobietą po 50, więc ma około 30 lat doświadczenia, na pewno 20 lat doświadczenia w Jodze. jest psycholożką, pracuje z młodzieżą, dziećmi i z takimi ciężkimi tematami. Pomaga po prostu w bardzo trudnych przypadkach. No, generalnie ma dużo doświadczenia, wykształcenia. Jest takim człowiekiem bardzo wrażliwym, otwartym na świat, mądrym, taką przewodniczką, że tak powiem, życiową dla wielu osób, no więc tego jest bardzo dużo. No i nagrała pierwszy odcinek, wyszedł nam on 8 minut miał. No i teraz tak, pomyśl sama: ile można powiedzieć w 8 minut? No kurczę, niewiele. Jakiś tam mały zalążek, mały mini, jeśli masz 30 lat doświadczenia, 50 lat na karku. No ile powiesz? No kurczę, no to jest tylko wstępny no I ona dostała taki feedback bardzo fajny, ojejku. Ale super się słucha, to jesteś ty, tak? Wszystko brzmi naturalnie i tak dalej, i tak dalej. No ale... No i potem cała wiązanka. Że musisz powiedzieć to, że tamto i że jeszcze dobrze byłoby to, a czy masz plan, a to tam, to, sam to, to, pa, pa, No i, i ona się przejęła, się stresowała. Kurczę, rzeczywiście, ja muszę powiedzieć o tym. I o tym, i o tym, i o, tym, i o jeszcze tamtym. I już, już czujesz, że nie może złapać oddechu i że już ma panikę i już kurczę, co robimy dalej? Aż sama musiałam wziąć wdech, no bo spokojnie, e, pomyśl teraz sobie sama, masz ileś tam lat, ile, tyle ile masz lat, od masz tyle lat doświadczeń, pomijajmy te kilka pierwszych lat życia, które nie do końca się tam pamięta, bo w ogóle się ich nie pamięta, a reszta to jest twoje doświadczenie, czy to zawodowe, czy ze szkoły, czy ze studiów, czy z pracy jednej, drugiej, pięćdziesiątej. Czy masz jakieś hobby, czy masz jakiś swój biznes, może masz już kolejny biznes, no to są wszystko doświadczenia i nie da rady tego powiedzieć w jednym odcinku podcastu, nie da rady nawet tego powiedzieć w dziesięciu odcinkach podcastu. Więc spokojnie nie powiesz wszystkiego naraz, nie przekażesz swojej wiedzy, nie przekażesz swoich doświadczeń, nie przekażesz po prostu, no, dasz tylko taki, taki mały smaczek, taki malutki, malutki tyci smaczek. Więc pamiętaj, nie zrobisz wszystkiego naraz i nie zrobisz wszystkiego idealnie. Oczywiście są ludzie, którzy odkładają swój podcast w nieskończoność i on nigdy nie powstanie. To, są, to jest ta grupa podcastów, które mają być właśnie idealne, nie? Super sprzęt, studio i w ogóle wszystko. E, czasami jest tak, że. Może tak opowiem. Ja montuję podcasty i ja bardzo sobie cenię, lubię i to jest ekstra pracować z tymi odcinkami, które są nagrane dobrze, tak technicznie. To jest super i tego też się dobrze słucha. Ja zawsze staram się mówić moim klientkom, że żeby się po prostu postarać, żeby, żeby to było dobrze zrobione, nie? No ale czasami nie da rady. Czasami y, lepiej jest nagrać podcast jakimś gorszym mikrofonem. Czasami nawet telefonem, żeby ruszyć. Wiele osób potrzebuje tego po prostu, żeby ruszyć, żeby, żeby zobaczyć. Aha, ja mogę. Aha, to nie było takie straszne. Aha, ja tu miałam pomoc. Y, aha, w ogóle i, i ruszyć, nie? Z, nabrać tego napędu. Więc nie zawsze będzie idealnie. Czasami nawet, jeśli będziesz miała ten super mikrofon i to super studio, coś może pójść nie tak. Kurczę, miałam też takie nagrania, gdzie dziewczyna nagrywała w studiu i one były takie słabe, no kurczę, tam było słychać jakieś karetki w tle, coś na sygnale, jakieś brzęczenia, to gościnie ciągle szurały tak, wiesz, tak po. ja teraz robię tak na biurku specjalnie, nie, coś brały i było słychać, że wiesz, że coś robią, no, no kurczę, no nie ma, nawet jak sobie zaplanujesz, że będzie dobrze, to może nie być dobrze i spokojnie na początku... Bądź dla siebie wrozumiała, o tako. To byłyby słowa które, które, to, to było, to były słowa, które powiedziałam mojej jogince. Spoko, do wszystkiego dojdziesz, opowiesz swoją historię, opowiesz o tym, o tamtym, o siamtym, gdzie mieszkasz, co robisz, co pracujesz, o różnych stylach jogi, o tym. O po prostu zrobisz to, ale to był dopiero pierwszy odcinek, który miał 8 minut. I take it easy, spokojnie. Wdech i wydech. Przechodzimy pięknym wydechem do punktu numer dwa, czyli feedback, czyli komentarze, czyli odpowiedzi, czyli to, co ludzie myślą o Twojej twórczości. No, i tu jest problem, nie problem. To jest bardzo ważna rzecz, żeby się nauczyć przyjmować te komentarze i je selekcjonować od razu. Zanim sobie pomyślisz, jeśli coś poczujesz, to selekcja do której szufladki, w którą stronę, w lewo, prawo, na środek, czy za plecy, nie? Ja bym powiedziała tak, żeby nie brać wszystkiego do siebie. Bardzo ważne jest, kto ci ten feedback daje. Czy ty prosiłaś o to, czy ty prosiłaś o ten komentarz? Czy to jest osoba, która się zna na temacie i czy ma doświadczenie? Czy robi coś sama? Bo jedna rzecz jest taka, że ja się znam. Ja na przykład znam się, mówię tak o nie, że znam się na mailingu, wysyłania newslettera. Ja się znam ogólnie w większości z teorii, z praktyki bardzo mało. Znaczy, trochę umiem, ale nie powiem, że jakoś się super, nie wiem, kampanię tworzyła. I, I co ja teraz mam dać feedback osobie, która robi super kampanię i sprzedaje na tysiące setki albo i miliony, że ona jakiegoś tam maila źle zrobiła jakiś błąd, czy jakiś kolor zły ustawiła, bo ja wiem, że trzeba takie. No kurczę, przeważnie ym, te takie komentarze, jak tutaj w tym przypadku było, to są, to są osób, które chciałyby same coś tworzyć, mają już na przykład w głowie, że ja będę robić podcast o tym i o tym, będę nagrywać taki siak, takim sprzętem. Tak często i tak dalej, a potem zamienię to w sprzedaż, a potem coś tam, nie? No tylko to są przeważnie osoby, które tego nie zrobiły, tylko chcą zrobić i wiedzą to w teorii, nie. A ty na przykład wstajesz rano, budzisz się. O, to jest ja pagram podcast. Nagrywasz, publikujesz bam, jest. No i wiadomo, wracamy do punktu pierwszego. Nie będzie on idealny. Nie zrobisz wszystkiego naraz. A komentarze, które dostajesz od ludzi, pamiętaj. Selekcjonuj. One są bardzo ważne, one są skarbnicą wiedzy i. To jest ciężkie, to jest trudne yy, dla różnych osób w różnym stopniu, ale właśnie prosić o ten feedback najlepiej osób osoby, które coś robią w tym temacie, albo które wiesz, że się znają, albo które są dla ciebie autorytetem. Na przykład twoja koleżanka, która już robi dwa lata podcast i ty nie wiem, coś zrobisz i się jej pytasz, czy to myślisz, czy to jest okej, okay, nie? Albo czy tam możesz mi coś poradzić? No to spoko, jak ona ci powie, słuchaj, no tutaj jednak miałaś tam, nie wiem, źle mówiłaś do mikrofonu, albo tutaj ten montaż to był do dupy, albo tutaj w ogóle mówiłaś bez sensu, nie? Ale nie od osób, które ci wysyłają i, i tam, nie wiem, no, albo, się ma, albo się mało znają, albo się znają tylko w teorii, nie mają żadnej praktyki, mm, albo może nie są jakieś do ciebie super, takie pozytywnie nastawione. Pamiętaj, no nie bierz tego do siebie, to jest no bardzo ważne, bardzo ciężkie, ale też bardzo ważne, więc pamiętaj, naucz się selekcjonować i przyjmować ten feedback, bo on jest skarbnicą wiedzy, ale może też nas spowolnić i zestresować, a to jest naprawdę niepotrzebne. Mamy w życiu tyle stresu, że. Coś takiego to naprawdę za plecy i zapomniemy. A trzeci punkt to wsparcie. Na początku mega ważne, z czasem też ważne, i na końcu podcastowanie też ważne, ale na początku, w przypadku tutaj, ja będę kontynuować tą jedną osobę, czyli moją, moją joginkę. Ona wiedziała, co chce, my się spotkałyśmy raz, drugi, trzeci, ja jej pożyczyłam mikrofon. No ale to nie powstawało. I ona powiedziała, że my musimy się spotkać, musimy się spotkać na miejscu. Ustaliłyśmy, że w jej studiu jogowym. I usiądziemy i nagramy. I jedną z tych rzeczy to było dla niej to wsparcie, że ona sama nie potrafiła, po prostu było tak dla niej dziwne mówić do mikrofonu, no że, że ona nie potrafiła. Więc wymyśliłam tak, że będziemy rozmawiać, i ja jej będę zadawać pytania w taki sposób, żeby ona odpowiadając na te pytania, nagrywała swój odcinek podcastu. No ale dla niej też myślę, y technologia i wszystkie sprzęty są niby okej, okay, ale tak, ona sama też tak śmiesznie to opowiada, zawsze, że ją tak przerażają. Więc nawet jeśli wiedziała, jak ten mikrofon ustawić, jak go podłączyć do komputera. No, to dla niej to była taka bariera nie do przejścia, nie? I to wsparcie w tym przypadku było takie wsparcie, że my musiałyśmy się spotkać face to face. Piszemy wiadomości i tak dalej. I ja się na początku myślałam, że z że montuję podcasty, a teraz mi się bardziej wydaje, że jestem kurczę psychologiem tych wszystkich podcasterów, podcasterek, podcasterów, którzy przychodzą i pytają i potrzebują po prostu najzwyklejszego w świecie wsparcia. To może być różne na różnych etapach, czasami potrzebujemy jakiegoś pomysłu. Czasami się zastanawiamy, czy w tą, czy w tamtą stronę iść, czy w inną, a może coś zmienić, czasami coś totalnie technicznego potrzebujemy, więc to może być różne, ale to jest ważne, żeby sobie żeby wiedzieć, żeby sobie, że tak powiem, zrobić taki, taką checklistę, aha, w tym jestem spoko, w tym spoko, w tym spoko, w tym nie potrzebuję, w tym wiem, aha, a tu jest taki punkt, w którym no, ja potrzebuję tej drugiej osoby, nie? I tu mam coś dla Ciebie przygotowanego, nie mam, nie, nie mam pojęcia w jakim jest, na jakim jesteś etapie i czego potrzebujesz, ale pierwsza edycja podcast Masterclass rusza już na początku września 2024 roku i są to takie spotkania online, co tydzień, przez 9 tygodni, w bardzo małych grupach, maksymalnie 9 osób i jest to takie miejsce, gdzie utrzymasz wsparcie, jakiego właśnie teraz potrzebujesz. Ja nie wiem jakie to jest, ale sobie obgadamy, ustalimy i pomożemy. Będzie to takie wsparcie podcasterskie, ale z doświadczenia wiem, że tak jak powiedziałam, jest to bardziej wsparcie życiologiczne, bo tych rozterek może być wiele. Czasami jest to wiesz, jak połączyć to życie rodzinne, pracę na etacie, podcastowanie, jak się zmobilizować, jak coś tam ogarnąć technicznie, jak się zdecydować, w którym kierunku iść. I ja będę hostem tych spotkań, czyli taką mamą, opiekunką, nie wiem jak to nazwać hostem najlepiej. Ale my to wsparcie będziemy dawać sobie nawzajem. Więc zapisując się na podcast Masterclass, otrzymujesz wsparcie od kilku osób, od kilku różnych podcasterek i podcasterów. Dla osób, które zapiszą się już na wrzesień, do tej pierwszej edycji mam dwa gratisy. Pierwszy to jest taki, że w tej pierwszej edycji oferuję 45 minut konsultacji jeden na jeden, czyli spotykamy się tylko ty i ja. I ustalamy, przygadujemy Twój temat i Twoje rozterki, to co, to, co Ci jest potrzebne na dany moment, przez 45 minut tylko do jednego. To jest pierwszy gratis. A drugi gratis to jest dożywotni dostęp do podcast Masterclass Open Space, czyli do takich cotygodniowych spotkań online dla wszystkich osób, które zakupiły moje produkty albo są moimi klientami. Więc to jest takie miejsce, gdzie się co tydzień spotykamy w zamkniętej grupie. I omawiamy co tydzień jakiś inny temat. Oczywiście ja będę zbierać wszystkie te tematy, pytania, z rosterki, przemyślenia, doświadczenia, wnioski i co tydzień będziemy omawiać jakiś inny temat. Będzie można wysyłać do mnie te wszystkie. Będę miał taki bank wiedzy, już mam bardzo duży. To jest po prostu lista powtarzających się pytań w kółko, ale co chwilę też dochodzą nowe. Więc do tego open space będzie dostęp dla każdego, kto przystąpi do pierwszej edycji podcast masterclass. Zapraszam cię serdecznie na alicjasierkiewicz.pl Jest link do zapisu. No i tyle. Zapraszam. Słyszymy się w kolejną sobotę, bo podcasterki są co sobotę. Hej! Do!